Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Robert Lewandowski dogadany z FC Barceloną? Zaskakujące doniesienia. Mati Kasz spróbuje polskiej wódki, jeśli wygramy ze Szwecją. Dlaczego Karol Świderski nie przyjechał na zgrupowanie? Czy kontuzja była tylko jego wymówką? Oraz 13-letni megatalent FC Barcelony, który niespodziewanie może wrócić do Polski. Partnerem kanału jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Mecz reprezentacji to dobry moment, aby sprawdzić ofertę STS. Stawiając 100 zł możemy otrzymać aż 237 zł i 60 groszy w przypadku wygranej Polski. Sprawdzajcie ofertę. Link znajdziecie w karcie oraz w opisie. Z kodem FUTBAL30. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, po to, abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Chciałbym Wam również z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za ostatnie zasięgi pod poprzednim filmem. Aktualnie jest tam aż 30 tysięcy wyświetleń. Serdecznie Wam za to dziękuję. Przypominam Wam również, że jeżeli dzisiejszy odcinek się Wam spodoba, to zostawcie kciuka w górę. A teraz ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze, bardzo ciekawe newsy. Szukacie darmowych typów i kuponów bukmacherskich? Zapraszam na kanał Obstawiamy, największy o tej tematyce w Polsce. Znajdziecie tam praktycznie codzienne filmy z darmowymi kuponami od innych typerów. Między innymi na dzisiejszy mecz Polski ze Szwecją. Link umieszczam w karcie oraz w przypiętym komentarzu. Już dzisiaj reprezentacja Polski zagra arcyważny mecz o być albo nie być na tegorocznych Mistrzostwach Świata w Katarze. Z powodu wyrzucenia Rosji z walki o ten turniej, biało-czerwoni mieli więcej czasu, by odpowiednio się przygotować do finału. Niestety nie najlepiej wykorzystaliśmy ten czas, a sparing ze Szkocją był po prostu słabym pomysłem. Już podczas spotkania z powodu kontuzji murawę opuścił Bartosz Salamon oraz Arkadiusz Milik, a na domiar złego pod znakiem zapytania stoi również występ Krzysztofa Piątka, który po sparingu ze Szkotami miał założone aż 9 szwów na stopę. Teraz też się okazuje, że problemy z przywodzicielem UDA ma Szymon Żurkowski, który także może być niedyspozycyjny na starcie ze Szwecją. W taki też sposób po jednym meczu możemy nie zobaczyć w finale aż 4 piłkarzy, ale przejdźmy do pozytywów, ponieważ nie można żyć jedynie pesymistycznym nastawieniem. Uraz Roberta Lewandowskiego nie okazał się taki groźny i wystąpi w finale baraży, natomiast Mati Kasz podzielił się z nami dość nietypową obietnicą. Jak nam wiadomo, Kasz urodził się i wychował w Anglii, a od listopada jest pełnoprawnym obywatelem Polski. 24-latek po ostatniej konferencji, w której Czesław Michniewicz dość wymownie polał mu do szklanki wody mineralnej, nabrał chęci na coś mocniejszego. Mati zdradził, że chciałby spróbować polskiej wódki, ale pod jednym warunkiem. Gdy reprezentujesz swój kraj, musisz wiedzieć o oczekiwaniach kibiców. Ale przecież po to zostajesz piłkarzem, aby występować w takich meczach jak ten ze Szwecją. Nie mogę się go doczekać. Wiem, że cała Polska zasiądzie przed telewizorami, na stadionie w Chorzowie będzie komplet. Wierzę, że zagramy dobrze i awansujemy. Dodał również: moja rodzina z Anglii przylatuje już w poniedziałek, więc jeśli awansujemy, na pewno będzie impreza i na niej spróbuję w końcu polskiej wódki. No cóż, teraz możemy życzyć tylko Keszowi, aby spróbował polskiego trunku po awansie na mundial, a nie ubolewając nad przegraną. Na swoim kanale opublikowałem nie tak dawno temat poświęcony Michałowi Żukowi, czyli młodziutkiemu megatalencie ze szkółki FC Barcelony, który przez hiszpańskie media jest nazywany polskim Leo Messim. Liczący już obecnie 13 lat zawodnik znajduje się w trudnej sytuacji swojego życia i nie jest to spowodowane stricte nim, a właściwie jego rodzicami. Ojciec Michała zdradził dla portalu gol.pl, że możliwe, że całą rodziną wrócą do Polski. Klub zna sytuację od 3 miesięcy. Piłka jest po ich stronie. Powodem tego są sytuacje i czynniki rodzinne. Warto podkreślić, że młodszy syn rodziny Żuków, Miłosz, występuje w Akademii Girony. Powiedzmy sobie jednak szczerze, powrót młodych piłkarzy do naszego kraju będzie oznaczał, że będą oni szkoleni na naszym terenie. A chyba nie muszę Wam przypominać, że szkolenie młodych piłkarzy w Polsce jest po prostu na bardzo niskim poziomie. Owszem, Michał, jak już wspomniałem, ma 13 lat i nauczył się rzeczy, których z pewnością nie zapomni. Jednak ciężko będzie mu się dalej rozwijać w Polsce. Identyczna sytuacja tyczy się Miłosza. Niestety w takich sytuacjach są rzeczy ważne i ważniejsze. A jeśli faktycznie rodzina Żuków jest zmuszona do opuszczenia Hiszpanii, to trzeba to po prostu zrozumieć. Miejmy jednak nadzieję, że wszystko się szybko ułoży, ponieważ 13-letni Michał posiada ogromny talent, który wciąż może rozwijać, a w przyszłości może stać się filarem reprezentacji Polski. Dlatego tym bardziej powinniśmy śledzić jego poczynania oraz karierę, która z pewnością będzie ciekawa. W komentarzach napiszcie, co sądzicie o całej tej sytuacji i czy uważacie, że Michał Żuk wyrośnie na topowego piłkarza w Europie. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was.
Nowa saga z udziałem Roberta Lewandowskiego i jego przyszłości jest równie zawiła, co niedawna saga z Neymarem i jego powrotem na Camp Nou. Jedynie na przestrzeni miesiąca kierunki dalszej kariery naszego kapitana zmieniały się diametralnie. Raz mówiło się o jego prawdopodobnym odejściu z Bayernu, aby następnie dać do zrozumienia, że nigdzie się nie wybiera. Sytuacje te zmieniały się tak o 180 stopni jeszcze parę razy, a przed zgrupowaniem reprezentacji sam na swoim kanale powiedziałem, że 33-latek po powrocie do Monachium od razu zacznie rozmowy z Bayernem na temat nowego kontraktu. I po części miałem rację. Lewandowski nie zamknął się na tą opcję i wciąż istnieje spora szansa, że zostanie na Allianz Arenie. Ale nie będzie zagadką, jeśli powiem, że marzeniem Lewego jest gra w Hiszpanii. O czym mówił nawet jego były agent Cezary Kucharski. Również oficjalna strona Realu Madryt z Polski na początku marca zdradziła nam dość ciekawy wątek. Paco García Caridad, dziennikarz i ekspert Chiringuito, w nocnym programie poinformował, że 2-3 tygodnie temu Madryt odwiedziła Anna Lewandowska i w trakcie wizyty podkreślała, że jej mąż Robert chce przejść do Hiszpanii. Robert najbliżej był przejścia do Hiszpanii, a dokładnie Realu Madryt, latem 2018 roku, kiedy zmienił agenta na Pini Zahaviego, który odpowiada za transfer Neymara do PSG za rekordowe do dnia dzisiejszego 222 miliony euro. Teraz jednak nie mowa o Realu Madryt, a o FC Barcelonie. Hiszpański Sport pisze, że Lewemu jest obecnie bliżej na Camp Nou aniżeli Santiago Bernabeu. Natomiast włoskie media uważają nawet, że nasz rodak rozpoczął już rozmowy z dumą Katalonii. Nieco innego zdania jest natomiast hiszpański AS, który w swoim artykule napisał: Lewandowski powinien kosztować nie więcej niż 50-60 milionów euro. W sierpniu skończy 34 lata i ma przed sobą jeszcze 2 lub 3 sezony gry na najwyższym poziomie. Jeśli nie uda mu się spełnić marzenia o przejściu do Madrytu, przewiduje się, że Polak będzie kolejnym przedmiotem wielkiej licytacji w Europie po Erlingu Haalandzie. Pojawia się jednak pewna sprzeczność, o której mówił prezydent Barcelony Juan Laporta. Nie chcę mówić o konkretnych zawodnikach, ale mogę powiedzieć, że klub nie wykonał żadnej operacji, która naraziłaby Barcelonę na ryzyko. To jest moje motto od czasu, kiedy ponownie zostałem wybrany prezesem. Erling Haaland pragnie inkasować minimum 40 milionów euro rocznie w nowym zespole, więc jego transfer na Camp Nou jest sprzeczny ze słowami szefa dumy Katalonii. Co do Roberta Lewandowskiego, inkasuje on w Bayernie około 20 milionów euro. Dlatego przechodząc do Barcelony, również prawdopodobnie byłby zmuszony do zmniejszenia swojego wynagrodzenia. Ja tak szczerze mówiąc, na samym początku nie chciałem poruszać tego tematu na swoim kanale. Cały czas byliśmy bombardowani jakimiś doniesieniami w sprawie Lewego. A to, że trafi do Chelsea, Manchester United czy Paris Saint-Germain. Dlatego ja z początku wstrzymałem się w tym temacie. W szczególności, że przez ostatni miesiąc usłyszeliśmy, że na Camp Nou ma trafić Erling Haaland, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, a do tego jeszcze Lewandowski. Trzeba jednak przyznać, że coś w temacie Lewandowskiego jest na rzeczy. Ja sam powiem, że nie wiem, o co tutaj chodzi, ale chciałbym zobaczyć Lewego w koszulce Barcelony. A wy uważacie, że transfer Roberta Lewandowskiego na Camp Nou jest realny, czy może to jedynie kolejna głośna plotka w świecie futbolu? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. W ostatnich dniach spora krytyka spadła na Karola Świderskiego. Napastnik amerykańskiego Charlotte FC dostał powołanie do reprezentacji Polski na marcowe zgrupowanie. Niestety nie mógł się na nim pojawić z powodu kontuzji, o której poinformował sam klub. Z komunikatu jasno wynikało, że Świderski naciągnął mięsień dwugłowy i czeka go od tygodnia do 2 tygodni przerwy. Jak się jednak okazuje, na murawę wrócił w dynamicznym tempie i w ostatnim meczu strzelił 2 bramki. Z tego też powodu wybuchło ogromne oburzenie, a do tej sytuacji odniósł się Henryk Wawrowski, srebrny medalista olimpijski. Jeżeli Świderski gdzieś tam strzela bramki, a tutaj teraz nie przyjechał, to żadna strata. Nie robiłby z tego jakiejś tragedii. Dla mnie taki piłkarz, który ma powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski, a nie przyjeżdża na nie, to jest po prostu głupi. Dodał również: z drugiej strony nie wiadomo, jakie mu warunki postawili. Być może był postawiony pod ścianą. W każdym bądź razie to niewielka strata dla kadry, że go nie ma. Wcześniej ktoś w tej reprezentacji forował, ale jeżeli chodzi o mnie, to za takie zachowanie by już nie zagrał. Nikt nie powinien do reprezentacji nikogo prosić. To piłkarz, który dostaje powołanie, w górę powinien skakać z radości, że może przyjechać na zgrupowanie. Jak ktoś ma się męczyć, że przyjeżdża na kadrę, to nie tędy droga. Muszę stanąć w obronie polskiego napastnika, ponieważ obwinianie za tą sytuację Świderskiego powinno być akurat ostatecznością. To lekarze wydali diagnozę co do jego zdrowia, natomiast klub to ogłosił za pośrednictwem komunikatu. W tym aspekcie Karol nie miał nic do powiedzenia, ponieważ nawet jeśli czuł, że jest z nim w porządku, to po prostu ufał opinii specjalistów, w tym przypadku lekarzy. Nie powinniśmy więc obrzucać go błotem,
powrotem za błąd w diagnozie, którą przecież odczytywały osoby trzecie. Nie zgodzę się również, że brak powołania dla niego to żadna wielka strata, ponieważ Świderski w zeszłym roku udowodnił, że zaraz za Robertem Lewandowskim wynosi na boisko najwięcej ze wszystkich napastników, a przy obecnej absencji Milika i możliwe, że Piątka, byłby aktualnie bardzo przydatny selekcjonerowi. Miejmy nadzieję, że jednak i bez niego uda nam się pokonać Szwedów, choć będzie to bardzo trudne mimo przewagi gry na własnym stadionie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!